Cześć Mateusz. Cześć, dzień dobry, hej. Cześć. Ale tu ładnie. Cieplutko, cześć, wygodnie, się oczywiście. Tak. Koniecznie. Tak. Rozmawialiśmy o nowym, o jednej z nowych książek o bardzo ciekawym tytule Bebechy. O, mnie interesuje, czy będzie ekranizowana. Słuchaj, nie wiem. Bebechy, dobry tytuł. Dobry tytuł. Podoba co? Mi się, tak. Tak. No ale dobra, tak, jak lubimy Bebechy, w kinie też lubimy Bebechy. Trochę zasugerowałeś, że do kina wchodzimy właśnie. Tak. No właśnie, kino mam takie poczucie i takie wrażenie, że coraz bardziej zaczynają odżywać po tym, co się wydarzyło przez te ostatnie 2 lata. Ostatnie premiery, czy też takie tytuły, które przyciągnęły duże rzesze fanów kina, sprawiły, że zaczęliśmy znowu do tego kina chodzić. Sama byłam w kinie i widziałam, co się dzieje. Po prostu jest dużo ludzi. To dobrze, no bardzo mam nadzieję, że tak będzie, że jednak oglądanie w kinach jest trochę inną celebracją niż w domu na kanapie. Jest. Chociaż ja nie mówię, że to jest coś złego, wiesz. Tylko są filmy, które myślę warto zobaczyć Na dużym ekranie. Ze względu na obraz, na grę, ale też czasami na muzykę, bo to wtedy wszystko razem, jakby ten komplet smakuje inaczej. Ale zerknijmy na ten duży ekran, bo tam na tym dużym ekranie nowy tytuł. Nowy, stary. No tak. Z dwójeczką. No tak, ja pamiętam Różyczkę i tu ostatnio rozmawiałam z Magdą Boczarską. Kojarzysz, prawda? Taka wspaniała aktorka. Słuchaj, ona mi powiedziała, że ile lat minęło? Naście. Ja w ogóle jestem w szoku, że tamta Różyczka była tak dawno, bo dałabym sobie rękę uciąć, że to było przed chwilą. A teraz mamy do czynienia z dwójką. Tak, Różyczka 2. Dosyć zaskakujące, powiem ci, ale jest to film, który daje nam pewne odpowiedzi na pytania. Tak myślisz? No nie? A ja mam wrażenie, trochę że rozwiązuje, jest jednoznaczne. Trochę rozwiązuje pewne zagadki. No oczywiście pewne zagadki rozwiązuje, bo o to chodziło, wiesz, każdy, kto obejrzał pierwszą część, zastanawiał się, co będzie dalej. Jednak ten koniec był trochę otwarty. No musieliśmy długo czekać. No i dobrze, no fajnie, że ten film powstał teraz, bo jest, wydaje mi się, na maksa aktualny, dotyka bieżących spraw. To prawda, tam jest bardzo dużo polityki. Zresztą główna bohaterka, grana przez Magdalenę Boczarską, jest polityczką. Tak. I to na tym europejskim najwyższym szczeblu. O, mój teatr Ateneum, byłem tutaj przez 5 lat, zaraz po szkole. I dalej mówisz o tym swój. No tak, no jednak dużo wspomnień związanych z tym miejscem. No ale wracając do Różyczki. Tak. Bo jesteśmy świeżo po wyborach. Tak. Dużo rozmawiamy o polityce, znamy już wyniki tych wyborów. Ja też żyję tymi wyborami, też tym, co się wydarzyło. Bo ten film, tak patrząc na przestrzeń, czy też czasoprzestrzeń, on się pięknie wpisuje. Tak. Ja wiem, że nie możesz mi opowiedzieć filmu, ja go widziałam, ja nie chcę też nie ani mogę ci go opowiadać opowiedzieć. Filmu, ani się opowiadać za żadną ze stron. I ten film też moim zdaniem tak się nie określa, co jest akurat bardzo dobre. Jednak ten film pokazuje pewne wzorce, pewne modele zachowań, pewien styl gry w polityce i pozostawia widza samego z różnymi pytaniami i z różnymi odpowiedziami. Jednak pokazuje o tym, co się dzieje z nami, jeżeli jesteśmy pod wpływem różnych nacisków z każdej strony. Z jednej strony ta przyszłość, która dogania tytułową bohaterkę, tytułową Różyczkę 2. Różyczkę. Nawet powiedziałbym Różyczki 2. Bo Magda wciela się w dwie postaci. No i co się kryje za tą taką polityką? Jaka jest tajemnica? Bo wiesz, często patrząc na niektórych polityków, zastanawiam się, czy to jest cynizm, czy rzeczywiście oni naprawdę tak czują i uważają, wiesz, że te wszystkie... Ale czy po tym filmie więcej wiesz, albo bardziej rozumiesz politykę? Patrzysz na nią inaczej? Trochę tak, bo mogliśmy zajrzeć do środka. Mieliśmy tu różnych konsultantów, którzy siedzą w polityce i oni nam mówili o pewnych mechanizmach, zachowaniach. I ja, mój bohater, bo ja też gram młodego, bardzo ambitnego polityka, ja nie chciałem nikogo konkretnego przedstawiać, ale chciałem pokazać takiego młodego, ambitnego gościa, który chce zrobić karierę trochę za wszelką cenę. No, wiesz, takich w polityce akurat chyba nigdy nie brakowało. To prawda. No widzisz, 40 lat minęło, zdaje się, w tej Różyczce od pierwszej części do drugiej, a jednak wiesz, no mamy inne narzędzia, bo wtedy jednak było bardzo dużo takiej fizycznej przemocy
jeśli chodzi o, wiesz, o wszystkie przesłuchania, SB. Dzisiaj ta przemoc jest zupełnie inna. To są, wiesz, jakieś naciski, to jest przemoc internetowa, to jest jakieś wywieranie presji, jakaś taka nagonka na kogoś, która też potrafi ludzi zniszczyć i doprowadzić do jakichś skrajności. I tutaj też my w filmie Różyczka 2 też opowiadamy o takich skrajnych sytuacjach. No właśnie, ale to ciekawe, co mówisz, bo ta zmiana rzeczywiście nastąpiła olbrzymia, a to jest tylko perspektywie czasu jakieś takie jedno pokolenie, te 40 lat, tak? Dokładnie. Ci bohaterowie nadal żyją, którzy gdzieś tam byli po tamtej stronie. Po tamtej stronie. Powiedz, bo już wspomnieliśmy Magdalenę Boczarską, wspomnieliśmy ciebie, ale kogo jeszcze możemy w tym filmie zobaczyć? No, przede wszystkim pana Janusza Gajosa. To dla mnie było fantastycznym doświadczeniem, bo jak byłem w szkole teatralnej, nawet wcześniej, to oglądałem go wielokrotnie w filmach i w teatrze, no i nagle stanąć obok niego, to był dla mnie wielki zaszczyt. I tak jak wiesz, grałem naprawdę ze świetnymi aktorami, no. Mam do czynienia z doskonałymi partnerami. Chociażby jak zaczynałem w filmie Wszystko, co kocham, z Andrzejem Chyrą, Kto nigdy nie żył, to był jeden z moich pierwszych filmów obok Michała Żebrowskiego, no to powiem ci, że teraz, jak stanąłem obok pana Janusza Gajosa, to trochę mi nogi zadrżały. Tak, no to fajne. To fajne tym bardziej, że on tutaj jest taką postacią. No, nie będę opowiadać, ale... Tak, ale też nie jest jednoznaczny, nie jest musimy jednoznaczny. To powiedzieć, bo ten film właśnie jest taką szlachetną opowieścią. Też powiedziałaś o muzyce, no piękna muzyka, naprawdę doskonale skomponowana, która pięknie buduje napięcie w tym filmie, bo wydaje mi się, że ten film jest pełen takiego mocnego napięcia i mimo, że jest taka dosyć spokojna narracja, to pod spodem czuć, że zaraz coś złego może się wydarzyć. Ale wiesz, jak rozmawiałam z Magdą, to ona oczywiście biorąc aktywnie udział w tym filmie, tworząc tę swoją bohaterkę, liznęła tej polityki na tyle, że miałam takie wrażenie, zresztą ona nie zaprzeczyła, że ta polityka ją tak kręci, że może kiedyś... O kurczę, no ciekawe. Właśnie, może kiedyś, kto wie, oczywiście teraz skupia się na swojej aktorskiej karierze, ale może polityka... Na szczęście chyba jest za bardzo zajęta. Na szczęście zajęta. Czy ty tutaj też byś dopuszczał, czy to jest taka... wiesz, którzy w politykę wchodzą, mówią, że to jest niestety narkotyk, no, że tak tym się wydaje, tak zaraża bardzo. Ale niestety mam też takie wrażenie, że wiele też osób, które są pełne ideałów, jak wchodzą w politykę, to gdzieś tam pod wpływem nacisku, pod wpływem tego, że czują tę władzę. Ze ścianą. Trochę też zderzają się ze ścianą, to wydaje mi się, że polityka jednak zmienia ludzi. No zmienia, potrafi wciągnąć, zmienić, zniszczyć, wywrócić życie do góry nogami. Jest to naprawdę chyba ogromna rewolucja w życiu. Ja bym w to nie wchodził. Przynajmniej na razie. Wiesz? Nie. No, trudno powiedzieć, jak się życie potoczy, ale nie mam takich planów. Jeżeli myślę o swoich jakichś planach dalekosiężnych, to bardziej myślę o jakiejś reżyserii, o tworzeniu filmów z drugiej strony, a nie o tym, żeby wejść w politykę. No chociaż, nie wiem, może kiedyś tak mnie poniesie, bo teraz naprawdę żyłem tymi wyborami, patrzyłem na te zmieniające się wyniki wyborów, te podawane non-stop prognozy i no, czułem się, jakbym oglądał mecz tenisa. Rzeczywiście emocje były ogromne. Emocje były ogromne, tak, to prawda. Zresztą ta frekwencja też pokazuje, że te emocje dotykały większość z tak, nas. Tak, i co super też, Boże, weszliśmy na politykę. No ale trudno ale ten rozmawiać film, o Różyczce, ten film wejść na politykę. Niestety, czystety, przepraszam, ale on jest o polityce. Ale on mówi się, że kobiety zmieniły te wybory, że kobiety wpłynęły na los rzeczywistości. No ale tutaj też masz główną bohaterkę. Super, że kobietę, jest kobieta, tak. Która jeszcze, muszę to powiedzieć, no. Bo Magda wygląda tak. Jeszcze pokazuje tam dużo. Szok. No, Magda oczywiście wygląda fantastycznie, ale ja bym się bardziej skupiał nad tym, jak ona tam pięknie zagrała. Naprawdę taką postać, która jest mega takim... No, z jednej strony jest silną osobą, bo startuje naprawdę na ważny urząd w naszym kraju, więc no, wydaje mi się, że trzeba być osobą o silnych nerwach, ale jednocześnie ma, wiesz, ogromne... Tam się dzieją tragedie przecież, tak, prawda? I z każdej strony czuć zagrożenie, które gdzieś tam ją osacza i to są fajne i ciekawe rzeczy do zagrania, ale niesamowicie trudne. Niesamowicie trudne. Tak. I też to, co jest ciekawe, to zagrożenie też jest i czasami atak jest z tych nieoczekiwanych miejsc i od tych osób, które są najbliżej, no. No tak. Od tak zwanego Brutusa. Brutusa. No zawsze gdzieś obok czai się ktoś, kto ma złe intencje. To tak. Niestety nawet wśród najbliższych mogą się zdarzyć takie sytuacje. Ale nie zdradzamy tego, nie, co nie. W tym filmie. Nie zdradzamy też...
jakie aspiracje polityczne ma nasza główna bohaterka Magda. Mm-hmm, tak. Gdyby tu była, to by powiedziała, że i w filmie, i w życiu ma. Jestem przekonana. Okej. Okay. Słuchaj, to się wszystko... Ja staram się za nią nigdy nie wypowiadać. Wiesz, żyjemy w takich czasach, że tak jak powiedziałaś, kobiety mają głos. Kobiety mają głos. Cieszę się, że wziąłem udział w kampanii Kobiety na Wybory i rzeczywiście mam wrażenie, że się udało, że udało się namówić mnóstwo osób do tego, żeby poszły na wybory, osób, które wcześniej trzymały się na dystans z polityką, ale okazuje się, że jednak... No, że jednak nie, no, że jednak ta polityka tak mocno nas dotyczy, wchodzi w każdą sferę naszego życia. No i zobacz, no i okazało się, że mamy realny wpływ na to, co się dzieje. Mamy. No dobra, wracając jeszcze do kin. Wracając jeszcze do kin, powiedz, bo musimy zaraz dojeżdżać do bazy. Tak, już widzę, jak, że zbliżamy się do elektrowni, powiedz. Tak, tak. Jest. Jakbyś miał powiedzieć, dlaczego? Dlaczego warto pójść do kina na Różyczkę 2? Dwa. No, na pewno będą zainteresowani tym filmem wszyscy, którzy zobaczyli jedynkę i ciekawi są, co się stanie. Wiesz, że jedynki też będą grane, żeby można było sobie... Trzeba poszukać w kinach, ale to można zrobić sobie, że tak powiem... Comeback. Tak, najpierw przypomnieć starą, po to, żeby obejrzeć nową. Wiesz, bo to jest... pierwsza część była oparta na faktach, druga to jest taki pomysł, co może się dziać z tymi bohaterami. Lata później. Jak ta naprawdę poważna sytuacja może mieć na nich wpływ w przyszłości i na ich różne decyzje. To po pierwsze. Po drugie, jest to naprawdę szlachetnie, pięknie zrobiony, zrealizowany film pod każdym względem. Tutaj była, wiesz, charakteryzacja, muzyka, zdjęcia. To wszystko zrobione z dużą taką starannością. Świetny zestaw aktorski. No, reżyseria, Janki Dawa-Błoński, bardzo mądry człowiek, tak, który opowiedział historię na nowo, jakby nową historię po swojemu, więc wydaje mi się, że to są rzeczy, które mogą zachęcić kinomanów i ludzi, którzy robią tak dobrze zrobiony film, solidny. Robert Więckiewicz, dokładnie. Zapomnieliśmy o nim wspomnieć, a on też ma tam dosyć ciekawą rolę. Tak, to prawda. Oj, bardzo nawet bym powiedziała. No tam są naprawdę różne fajne takie powroty, no. Jacek Braciak też. Jest, właśnie. Słuchajcie, Różyczka, druga część. Jeżeli nie pamiętacie, bo macie prawo, bo to się wydarzyło 12 lat temu? Tak. No nie znaliśmy się jeszcze wtedy z Magdą. Nie znaliście się wtedy? Nie. Kiedy oglądałem Różyczkę, to wtedy jeszcze nie wiedziałem, że tak moje losy mocno zwiążą się z tą Różyczką. Czyli najpierw obejrzałeś Różyczkę, a potem poznałeś Różyczkę. Tak, dokładnie. Fafacz, jak to jest. I dalej, dokładnie. Po 12 latach w dalszym ciągu ta Różyczka, tylko już w wersji 2. Tak, wersja 2. Jest bardzo, bardzo aktywna w twoim życiu. Patrzcie, jak ciekawie. No i cieszę się, że miałem zaszczyt pojawić się w tak wspaniałej produkcji. Kochani, a wy jedyne, co możecie zrobić, to zobaczyć tę wspaniałą produkcję. Tak, od tego weekendu w kinach. Tak, to jest dobra propozycja. Naprawdę, po tych wyborach pięknie wpisuje się w atmosferę powyborczą. No tak. Dziękuję ci bardzo serdecznie.